Siemaneczko, z tej strony Chudy Multi, lecz to pewnie już wiecie po ostatnim odcinku Fontanny Wiedzy. Dziś jesteśmy nietypowo na lotnisku w Brukseli. Zobaczcie sami, to jest właśnie lotnisko w Brukseli, Terminal B. Dlaczego tu w ogóle jestem, pewnie zapytacie. Otóż dzisiaj jest dzień, w którym wybieram się na Tankfest wraz z dwoma innymi community kontrybutorami, Race i Turok. Niestety w tym roku na Tankfest nie wybrał się już ani Halak, ani Dedu. Szkoda, bo przecież rok temu było wyśmienicie, ale mam nadzieję, że i dziś, i przez najbliższe parę dni będzie super zabawa. Słuchajcie, jest tutaj strasznie ciepło, 33 stopni, nie da się wytrzymać, nie ma czym oddychać, kiedy jesteście na powierzchni, a tak naprawdę przed chwilą wylądowałem po prawie 2 godzinach lotu. Były turbulencje, nie było za ciekawie, ale jakoś wylądowałem i jakoś żyję. To, co musicie wiedzieć, to to, że przez najbliższe parę dni będzie nieco mniej filmów na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż to wrzucić. I tak naprawdę kolejna kwestia to, co będziemy robić w tym roku na Tankfeście. Pierwszy dzień to będzie znowu taki dzień dla community kontrybutorów, czyli będziemy gadać o przyszłości, o naszych działaniach, o naszych rolach jako twórcy nagrywający WOTA. Będziemy także mieli okazję zwiedzać muzeum, ale będzie to chyba troszeczkę krótsze niż rok temu, gdzie godzinami chodziliśmy po eksponatach. A potem będą 2 dni samego Tankfestu, czyli już akcja, czołgi jeżdżące, pojazdy jeżdżące, no po prostu to, co najlepsze. Także taki jest plan, zobaczymy, jak to będzie. W tym roku wyjątkowe jest to, że będziemy bardziej współpracowali z Wargamingiem, jeśli chodzi o transport. Miejmy nadzieję, że dowiozą nas na same wydarzenie, bo jak nie, to będzie trochę lipa. Jeśli chodzi o mnie, to jakoś żyję. No i zobaczymy, czy dolecimy do Bristolu. Znalazłem mój samolot do Bristolu, uwaga. Takie coś. Malutkie, to porównajcie sobie to z tym Boeingiem. A tam Dreamliner. No i tutaj macie kontrast. Czym ja będę leciał? Takie samoloty strasznie łatwo wpadają w turbulencje i to jest troszeczkę nieprzyjemne, jeśli ktoś tego nie lubi. No ja na pewno sobie tego nie cenię, więc mam nadzieję, że tym razem, mimo krótszego lotu, nie będzie żadnych problemów. I co? Słyszymy się już na lotnisku z Turokiem i Rejsem. Może być głośno. To jest ten samolot. Moi drodzy, zobaczcie, walizki, jest tam i moja, ale najgorsze jest to, jak są one traktowane. Wszyscy nimi rzucają i potem się nie dziwić, że takim dedom psują się walizki. A moja też może dostać takiego gonga, że zostanie uszkodzona, ale mówię wam właśnie, to jest największy problem, jak tak patrzę. Zawsze te walizki są rzucane byle jak, a potem są takie efekty. Połamane, zepsute, coś w środku i tak dalej. Słuchajcie, bardzo klaustrofobiczny samolot. Zobaczcie na mnie, jak jestem wysoko. Mogłem dotknąć to głową. Masakra. Goodbye. Wypadł bagaż. Mówiłem wam. A propos bagażu. Masakra. Siad, jedzie dalej. Moi drodzy, krótki update. Tym razem mam przyjemność powitać 2 znanych i szanowanych youtuberów. Pierwszy z nich Sir Turok. Siema, apel. A jeszcze z nami jest... Siemanko, czy z tej strony Rejs? Już go przedstawiłem, ale sam też się przedstawi. Słuchajcie, jedziemy obecnie. Obecnie jedziemy z kierowcą do naszego hotelu. Warto podkreślić, że nawet z
tego lotniska w Bristolu do Bovington kawał drogi, a nasz hotel też nie jest położony blisko tej miejscowości, także czeka na nas jeszcze w tym momencie update 20 minut drogi, a było to początkowo 1,5 godziny, więc trochę jest. Jeśli chodzi o inne fakty, to było opóźnienie, tak jak to zwykle bywa. Rok temu też było tutaj, ale w miarę dobrze się czujemy, lecimy z koksem i zaraz będziemy w hotelu, więc zatoka w pule. Pól. Ale wieje wieterek, to pewnie będzie słychać na nagraniu. Ale może aż tak źle nie będzie. Tutaj woda faluje. No po prostu wariat. Uciekł. Nie, nie uciekł, ale się nagrywa. No chodźcie. No chodź, pochwal się, Turo. O. To jest też sprzęt Turoka. Możecie sobie podziwiać. Teraz jest taka incepcja. On nagrywa was, a my nagrywamy jego. Ja nagrywam was! O, jeszcze jest multi, o! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ponad tyle. O kurde, nie włączyłem nagrywania. Teraz. A to się nagrywa, dobrze, będzie wszystko. Moi drodzy, dziękujemy wam za oglądanie. Serdecznie zapraszamy jutro do kolejnych odcinków z wyprawy do pól. I to tyle na dziś. Kończymy miłym akcentem. Zapraszam jutro. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Super, nie bójcie wszystkie kanały.